mieszkańcy gminy Sierac, miejscowości Mnichów i Sucha doczekali się remontów kolejnych odcinków dróg. Nową nawierzchnię wykonano na drodze od Rudy do Mnichowa o długości 1300 metrów oraz w Mnichowie 2230 metrów, a także w Suchej 580 metrów drogi wewnętrznej dojazdowej. Łącznie to ponad 4 km o szerokości od 3,5 do 5 metrów. Władze gminy oraz mieszkańcy spotkali się na oficjalnym oddaniu inwestycji. Piękna inwestycja została zrealizowana dla mieszkańców gminy Sierac, dla miejscowości Mnichów. Kochani, to już kolejna droga, którą żeśmy w tym roku wykonali. Wcześniej może przypomnę remonty dróg miejscowości Dąbrowa Kozy, Bogumiłów, Chojne, Charupia Mała, droga powiatowa wspólnie z powiatem tutaj 3 km na terenie gminy Sierac, miejscowości Ruda. I na terenie gminy Sierac wykonaliśmy prawie 10 km dróg dla naszych mieszkańców. To jest bardzo dużo i bardzo się cieszę, że również żeśmy pozyskali środki zewnętrzne na te inwestycje. Może kilka słów powiem o drodze. Odcinek 3 km 530 metrów. Jest to długi odcinek od drogi powiatowej. Droga kategorii D gminna została wyremontowana, położona jest warstwa bitumiczna asfaltowa, warstwa ścieralna 4 cm, pobocza są uzupełnione podsypką żwirową. Jak widzicie, bardzo dobrze i solidnie wykonane przez firmę Przedsiębiorstwo Robót Drogowych i Mostowych w Sieradzu, która firma również się mieści na terenie gminy Sieradz i cieszymy się bardzo, że nasze firmy wygrywają i pracują na naszych drogach. Koszt inwestycji wyniósł 1 420 824 zł. Oczywiście dostaliśmy dofinansowanie z Funduszu Rozwoju Dróg Województwa Łódzkiego o wartości 600 tysięcy zł, także prawie 50% dofinansowania na tę inwestycję. Chciałbym tutaj podziękować panu przewodniczącemu radnym za dodatkowe środki, które rada przeznaczyła na tę inwestycję. Również dzisiaj odbiór był drogi miejscowości Sucha. Tam jest odcinek 580 metrów. Również pozyskaliśmy środki z Funduszu Dróg Dojazdowych do Pulu województwa łódzkiego. Dwie drogi w tym rejonie gminy zostały zrobione. Wszystkim chcę serdecznie podziękować za pomoc, za wsparcie, że możemy takie inwestycje realizować na terenie gminy Sierac. Już mija 4 lata tej kadencji w tym składzie, jak jesteśmy w tej radzie z wójtem. I na początku mówiliśmy, że rozwój gminy będzie w dużej mierze zależał od pozyskiwania środków zewnętrznych. Ja jestem przekonany, że nam się to bardzo udało w tej kadencji. Kadencja jeszcze się nie skończyła, ale przez te 4 lata pozyskaliśmy z zewnątrz bardzo dużo środków, bo inwestowanie ma sens wtedy, kiedy my do swojej złotówki, do każdej złotówki możemy dołożyć 2, 3, a czasami i więcej złotówek z zewnątrz. Chciałbym bardzo, bardzo z tego miejsca podziękować za taki długi odcinek drogi. To jest 3,5 km. Miejscowość Mnichów czekała ponad 27-8 lat, żeby tą drogę zbudować. Panie wójcie, to jest nasza 4. kadencja. Chciałbym powtórzyć, że za tej rady najwięcej dróg jednak zbudowaliśmy. Chciałbym podziękować z tego miejsca naprawdę koleżankom, kolegom radnym. 4. kadencję jestem, nie było takiej rady zgodnej. Te środki dzielimy na całą gminę i są naprawdę równo dzielone. I ja tej drogi takiej całej się nie spodziewałem. Myślałem, że to będzie odcinek zrobiony w środku to, ale koledzy radni, koleżanki mi pomogli. Przede wszystkim przy współpracy wójta, całego urzędu, no jestem bardzo zadowolony. Że możemy pracować blisko tutaj, udało nam się to wszystko zrealizować w terminie, no i cieszymy się, że po prostu nasi pracownicy, którzy są tutaj z terenu gminy, przede wszystkim wykonują pracę u siebie, bo my mamy bliżej do budowy, tym też ta inwestycja jest tańsza. No i co mogę więcej powiedzieć? Niech się dobrze jeździ mieszkańcom. Na otwarciu drogi pojawiły się również osoby zaangażowane w pozyskiwanie środków zewnętrznych. Kolejne spotkanie w terenie w gminie Sierac, które
jest ważnym wydarzeniem dzisiaj w Mnichowie, bo droga, o której mówił pan wójt, rzeczywiście robi wrażenie, bardzo szeroka, nowoczesna. Te 10 kilometrów, tak jak pan mówił wójt wcześniej, jest już zrealizowanych, a będą realizowane kolejne, bo wnioski są poskładane chociażby do kolejnych edycji Polskiego Ładu. To każe myśleć i patrzeć z nadzieją w przyszłość, że o mieszkańcach tych mniejszych miejscowości właśnie w Polsce lokalnej. Gratuluję przede wszystkim operatywności i tego, że każdego roku wójt pozyskuje pieniądze nie tylko z Urzędu Marszałkowskiego, innych programów krajowych, bez dofinansowań. Pewnie, że gmina w jakiś sposób dałaby sobie radę, ale te inwestycje wychodzą lepsze, większe i napędzają całą gospodarkę. Te pieniądze przecież trafiają też również do lokalnych przedsiębiorców. Cieszę się bardzo, że mogę uczestniczyć na tym otwarciu drogi w imieniu pana wojewody i cieszę się, że właśnie takie drogi, takie gminy jak gmina Sieradz mogła pozyskać środki z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg. Jesteśmy właśnie po naborze na rok 2023, ale w ostatnim czasie została też zmieniona ustawa i zostały dołożone środki, więc w najbliższym czasie będziemy mieli kolejny nabór, także zachęcam tutaj pana wójta do aplikowania w kolejnym naborze. To będzie nabór na remonty i również na poprawę bezpieczeństwa na drogach, które już funkcjonują. Gratuluję tego, że do tej pory skutecznie udawało się pisać dobre wnioski. Życzę wszystkiego dobrego i kolejnych środków. Mieszkańcy miejscowości Sucha nie kryją zadowolenia z nowej inwestycji, na którą czekali od lat. Mieszkańcy są zadowoleni z tej drogi, bo to 20 ponad lat nie było robione, nic, tu była dziura na dziurze. No ale gmina akurat trochę zainwestowała ze swoich pieniędzy, trochę tam dostali z Urzędu Wojewódzkiego. No także zadowoleni jesteśmy bardzo. Jak to było wcześniej? No wcześniej to tragedia to była. No, dziura na dziurze, łatane było co roku. Cieszą się państwo z nowej drogi na pewno? Tak, cieszymy się bardzo, jesteśmy bardzo zadowoleni, wdzięczni. Ja oczywiście ze swojej strony też chciałabym bardzo serdecznie podziękować i panu sołtysowi, i panu radnemu, i panu wójtowi, że przyczynili się właśnie do tej inwestycji. Troszeczkę teraz musimy nogę z gazu spuścić. A panu pewnie się wygodnie jeździ. Tak, wygodnie się jeździ. Inwestycja dobrze zrobiona. Naprawdę spory odcinek, tak jak wójt wspominał, 3,5 km drogi. No cieszy na pewno mieszkańców. Także jeszcze raz, nie zostaje nic innego jak podziękować. Koszt realizacji drogi w Mnichowie wyniósł prawie 1 420 830 zł, z czego 600 tysięcy to dofinansowanie z Rządowego Funduszu Rozwoju Dróg za pośrednictwem Łódzkiego Urzędu Wojewódzkiego. Inwestycja w Suchej kosztowała blisko 291 tysięcy. Na to zadanie gmina Sieradz pozyskała dofinansowanie z budżetu województwa łódzkiego.